Zdrowie najważniejsze w życiu? Tak jest. Ważniejsze od pieniędzy, od innych rzeczy? Pieniądze to rzecz nabyta, a zdrowia to trudno nabyć. Czy nawet jak pieniądz jest, to czasami zdrowia może nie być, tak? Właśnie. Co pan w wolnym czasie robi na emeryturze? Jak pan spędza czas? A działkę uprawiam. Co na tej działce? Warzywa. Warzywa, owoce? Owoce. Coś. Dużo czasu pan spędza tam? Dużo pan czasu spędza na działce? Codziennie? No, latem. A to tak gdzieś 70%. A widzę, że pan tu spacerki. Często pan na te spacery chodzi, o zdrowie pan dba? Jak to wygląda? Tu spacerki? A idę do urzędu miejskiego tam zawieźć. Bo mi nie dofinansowali do aparatów słuchowych. Mam takie pytanie, czy cieszą pana małe rzeczy, jak pan stanie rano? Co pan poprawia humor z rana? Kawa, herbata, jakaś może muzyka, nie wiem, film? No, kawa. Kawa. Z mlekiem? Z mlekiem, no. Czego pan mogę życzyć na koniec? No, zdrowia przede wszystkim. Dużo zdrówka, 200 lat, a marzenia są jakieś? Ma pan jakieś marzenia? No, zdrowie, przede wszystkim zdrowie, reszta. Mogę pytanie, czy jest pan szczęśliwy? Sonda internetowa. Aha. Czy jest pan szczęśliwym człowiekiem? A tak średnio można powiedzieć. A czym jest szczęście dla pana? Co musiałoby się stać? A żeby zdrowie było. Jakie porady dla młodych? Jakimi zasadami kierować się w życiu? No, cieszyć się małymi rzeczami, nie zwracać uwagi na, nie wiem, takie zachowanie innych osób i robić to, co się w życiu chce po prostu. Pani robi co chce, czy? Jak mi się udaje, to tak. Jakie pani ma marzenia? Ojej, pracować tak, żebym... robić to, co po prostu lubię i pracować tak, bym nie pracowała w ogóle. A teraz pani robi to, co lubi? Czy jaka branża? Może pani powiedzieć ogólnie? Makijaż. I lubi pani to robić, tak? Tak. Czy nie zmieniały pani? Nie, to jest moje marzenie. Jej. To lubię robić i to kocham robić i będę dążyła do tego, żeby to robić, no jeśli zdrowie pozwoli, to do końca życia. Czy jest coś, czego pani żałuje w życiu? Chyba nie ma takiej rzeczy. Nie ma. To czego pani mogę życzyć na koniec? Ciężko stwierdzić, ale no nie wiem w sumie. Przepraszam, mogę jeszcze pytanie? Czy jest pani szczęśliwa? Z reguły tak. A teraz pani jest szczęśliwa? Jaki jest powód tego szczęścia? Radość życia codziennego. Nie wiem, co panu powiedzieć. No trudne pytanie. Czy ma pani jakieś marzenia jeszcze całe do zrealizowania? Oczywiście. Jakie zawsze trzeba mieć marzenia. Jakie pani ma na przykład? Nie będę panu zdradzać. Czy jest coś, czego pani żałuje w życiu? Chyba jest miłe. Nie. Wszystko tak. No dlatego mówię, że trzeba się tym cieszyć. A w jakiej branży pani pracuje? Pani może powiedzieć, czy jest pani zadowolona z tej pracy? Jakie są plusy i minusy? Jestem zadowolona, pracuję z ludźmi. Ciekawa praca, tak? Każdy człowiek to różna historia. Filozoficzne pytanie, jak żyć? Jakimi zasadami się kierować w życiu? Myślę, że nie czynić nikomu krzywdy. Tylko tyle? Tak. Dobrze, czego pani mogę jeszcze życzyć?